czwartek Arek Milik przechodził badanie medyczne w Napoli, ale my nie o tym. Dzisiaj powiemy wam o nazwach klubów zainspirowanych mitologią, a zaczniemy właśnie od klubu, w którym nasz reprezentant spędził ostatni sezon. Zaczynamy! Najbardziej utytułowany holenderski klub wszechczasów Ajax Amsterdam swoją nazwę wziął oczywiście od mitologicznego herosa, bohatera Iliady Homera, jednego z najdzielniejszych wojowników achajskich, który miał ustępować jedynie Achillesowi. Część z was na pewno kojarzy zespół Atalanty Bergamo grającej w Serie A. Ale czy wiecie, że Atalanta to żadne włoskie słowo, tylko grecka łowczyni? Jeśli założyciele klubu myśleli, że dzięki temu będą łowcami zwycięstw, to się przeliczyli. Pamiętacie Atlasa z lekcji polskiego? To ten pechowiec, który za karę musiał dźwigać sklepienie niebieskie. Tak też nazywa się meksykański klub piłkarski z Guadalajary. I tak jak do Atalanty patronka nie pasowała, tak tutaj Atlas wkomponowuje się idealnie. Los Zorros przez cały sezon pilnowali, żeby utrzymać większość drużyn w tabeli nad sobą. I Kasleipner grają na co dzień w szwedzkiej trzeciej lidze i są tak samo anonimowi jak 99,9% szwedzkich drużyn, ale za to ich nazwa wzięła się od Sleipnera, czyli ośmionożnego konia z nordyckiej mitologii. Występująca w Bundeslidze Hertha Berlin swoją nazwę wzięła od Nertus, germańskiej bogini płodności. Dzielny wojownik, łowczyni, a teraz płodność. Sprytnie, panowie założyciele. W mitologii perskiej i egipskiej Gryf przedstawiany był jako połączenie lwa z orłem i uważano go za postać potężną. Taka charakterystyka idealnie pasuje jako człon nazwy zespołu piłkarskiego, choć mamy wątpliwości, czy akurat do Gryfa Słupska i Gryfa Wejherowo. Po niedawnej marvelowskiej produkcji Thora znają niemal wszyscy. W nordyckiej mitologii był jednym z głównych bogów. Tłumacząc na współczesne realia, był przede wszystkim szefem działu burz, piorunów, a także rolnictwa. Brzmi nieźle, co? Tak też stwierdzili założyciele islandzkiej drużyny Thor Akurei, której zawodnicy ciskają rywali takimi piorunami. Bogiem na naszej miniaturce jest piękny i młody Apollo. Okej, może opis ten nie pasuje idealnie do byłego trenera Apollonu Limassol, ale za to idealnie do byłego piłkarza tego klubu, Kamila Kosowskiego. Chociaż nie, też nie. Nieważne, idziemy dalej. Herkules, czyli rzymski odpowiednik Heraklesa, znany był z wielkiej siły, męstwa, waleczności i celnego strzelania z łuku. Czyli wypisz, wymaluj Herakles Almelo i Herkules Alicante. No, prawie. Sporo już było bogów i herosów cechujących się męstwem i walecznością, ale oczywiście nie mogło zabraknąć jeszcze boga wojny Aresa. Na jego cześć nazwano Aris Saloniki, jedną z najlepszych greckich drużyn okresu międzywojennego, która w 2014 roku została zdegradowana do trzeciej ligi przez kłopoty finansowe, a po awansie poziom wyżej dalej walczą o odzyskanie dawnej renomy. Na koniec trochę nagniemy zasady gry. Spartakus nie był postacią z rzymskiej mitologii, bo żył naprawdę. Niewolnik, gladiator, przywódca największego powstania niewolników w Cesarstwie Rzymskim. Nic więc dziwnego, że upodobali go sobie komunistyczni przywódcy i miało to przełożenie na sport. Jedna z najbardziej utytułowanych rosyjskich drużyn to Spartak Moskwa. Przez kilka lat w najwyższej lidze grał też Spartak Nalczyk, a w serbskiej Superlidze mamy Spartak Subotica. Napiszcie w komentarzach, czy znacie jeszcze jakieś przykłady mitycznych drużyn i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Strzała!